Ej, dzień dobry, witam was. Cześć Sebastianie, cześć Samuraju, cześć Oxide, cześć Packu. A ostatnim razem miałem tą wątpliwą przyjemność skończyć w Elfen Peak. I chyba trzeba będzie to dalej kontynuować. Tak samo jak mówię, trochę mnie niepokoi to, że czasami postać mi zaczyna sama chodzić do przodu, kiedy jej w ogóle nie każę. Mam nadzieję, że... O, teraz na przykład widać, bo... Że jakieś tam delikatne kroki stawia. Mam nadzieję, że mnie to w żaden sposób nie udupi, ale jednocześnie trochę się martwię. Zwłaszcza, że z ciekawości sobie patrzyłem, ile kosztują DualShocki 4. To jednak jest to trochę zbyt drogi interes. Jak tam po... Jestem w tej chwili na mapach. Mechanika ligowa jest nieprzyjemna, że się tak bardzo delikatnie wyraża. Ale to podejrzewam, że kwestia wyrobienia sobie buildu i tak dalej. A to jeszcze, powiedzmy, zobaczymy jako tako. Czy ja mogę tędy przejść? Powinienem być w stanie. Tylko gdzie mnie to zaprowadzi, czy gdziekolwiek sensownie. No i tu jest skrzynka. Tu jest skrzynka. Najgorsze jest to, że skoro tutaj spadnę, to najprawdopodobniej będę musiał zaraz spaść tam na dół. A to nie jest coś, co chciałem robić. Z jakiejś strony nie widzę innego wyjścia. Ach, hardware zwali. Cóż za wspaniała, przyjazna graczom lokacja. Coś tu leży. Na szczęście ludzie byli... Wow! Wow. Chyba jestem martwy. Ulala. Widziałem tylko, jak już postać sięgała po Estusa i takie... I don't think so, Bob. Mogłem, kościół, ale jednocześnie mam ich bardzo mało i staram się je oszczędzać. Sosy 3 żyją. Dobra, tutaj, jeżeli dobrze pamiętam... czy on się za mną rzuci? Oczywiście, że się za mną rzuci. Ej, to nie jest World Record, wypraszam sobie, nie jest aż tak źle ze mną. Zastanawiam się, czy zrobić coś zaraz głupiego. Czy mogę go? Jak na polewce idę? Chciałem na początku w Blade Falla z Blade Blastem, ale bardzo intensywnie mi początek nie szedł. Do tego stopnia, że podobnie jak... Nie, ja się już trochę z tego śmieję, ale to jest moja druga postać, którą zacząłem jako Bladefall Blade Blast, a która kończę jako Seismic Trap. Dobra, na spokojnie. Nie wiem, czy Emberka zaraz sobie nie łyknę w sumie. Jest ten poison przez ściany przychodzący. Czy tutaj można spaść? Nie. Czy tutaj można coś widzieć? Też nie. No dobrze. Au. O ścianę też się można bijać. Nie. Toxi? Słucham? Ja myślałem, że to jest tylko poison. Holy fuck. To nie jest coś, co chciałem zobaczyć. To jeszcze tylko chwilę. O. To po... No, generalnie... Nie jest to pierwszy raz, kiedy gram Seismic Trapem. Tym razem próbuję wariant bardziej pod poisona. I zobaczę, co z tego wyjdzie. Jezu, muszę wrócić na górę. To jest najgorsze. Jak patrzę na swoje hapeki. Bo Toxic, o ile... Granie, o ile Toxic w DS3 zadaje zauważalnie mniej niż w jedynce chociażby, o tyle dużo większym problemem jest to, jak długo trwa. Zużyłem już 2 Estusy, a Toxica nie zeszło mi nawet 1/4. Tutaj nowe zdanie Sebalianu. Właśnie program instruktażowy, reglamentem był filmik instruktażowy. Dawno nie było filmów instruktażowych. Aczkolwiek... Ja powiem szczerze, że nigdy jakoś... O nie. Jakoś nigdy Fallflata aż na tyle nie ogarniałem i nie czułem potrzeby aż takiego dogłębnego zwiedzania wszystkiego. Jak chociażby Krystian czy Marcin. Dobra. Czy mogę go obiec i zbackstabować? Nie.
A mogę go obiec. No i wystarczy na chwilę obecną. Dobra. Au. Au. O mój bo. Chyba żartujesz. Przez tyle byłem pewien, że w dwóch grach umrę w dokładnie ten sam sposób. Ależ by mi było kurwa przykro, gdyby to się stało. Nie, nic do zobaczenia powiedziane, prawda? Nope. No dobra, pobiegamy sobie za truci, I guess. Moim dużo większym problemem na chwilę obecną jest to, że za cholerę nie pamiętam, jak to się chodziło przez ten tydzień przerwy. Jak to się jest tak na bieżąco, na żywca, to się wszystko kojarzy. Tak jak się ma przerwę, to... O Boże. Au. Tak jak się ma jakąś taką przerwę, to rzeczy wypadają z głowy, pomimo że przynajmniej nie powinny. Z drugiej strony dużym pozytywem jest to, ile tutaj drobi tych shardów, ale coś mnie goni. Więc jak dobrze pójdzie, to będę miał w ulepszenie broni dalsze. Poczekajcie, to był Black Knight? Tak, czyli tędy się szło, bo to się w bok odbiegało. Dobra, to tyle już pamiętam. To się znam, bo tutaj co było? Tutaj był spadek? Tak, to był spadek, prosto w lawę. Jeżeli ktoś lubi, to zapraszam, ja nie przypadam. W ogóle, czy ja dobrze kojarzę, że ja z tym Black Knightem zabiłem double killa, w sensie, że zabiliśmy się nawzajem? Czy z czymś innym mylę w tej chwili? Bo coś mi tak świta, że coś takiego mogło mieć miejsce. Jeżeli tak, to wydaje mi się, że tamten Black Knight był jednym z tych, którzy nie wstają. Jezu, to jest, ale to się długo rzuca. No to mówię, jeżeli tak było, to jest szansa, że nie będziemy musieli go ponownie zabijać, co jest dużym pozytywem generalnie. O. Nie ma staminy, by the way. I nie ma HP trochę. Na szczęście tutaj AKS wchodzi znacznie wolniej niż dwójce, więc nie jestem aż tak zagrożony. Daj, tu jest jeszcze jeden. No, przestań skakać. Dobra, mamy to. Proszę, za mną jeszcze jeden biega. I poison zaraz się też skończy. On sobie zionie. Ja w tym będę stał jak kompletny idiota i zaraz umrę. Nie, no dobra, nie zrobię tego ani sobie, ani wam. Festiwal karnych na mundialu. Znaczy, jeżeli masz na myśli to, co się działo w tych świecinach póki co, to całkiem zabawnie, aczkolwiek wolałbym, żeby Holendrzy przeszli. O kurwa, ten Black Knight żyje. Ta kurwa nie zdechła. Czy jakoś tak to szło? Maroko prowadzi. To też coś widziałem, bo jakoś zapomniałem, że oni grają o 16 i nie ogląda. O Boże, to się zakończy. Czy ja mam jakiekolwiek zalążki skilla? Nie. Tak. Ale będzie git good. Żartowałem. To mnie powinno trafić. Okej. Okay. Coś za coś. I guess. Wow. Spodziewałem się, że tam masz tyle zasięgu. Zdążę? Dobra, idź pój. Chcesz zapnąć swoją broń? Nie? A, szkoda. Black Knight Sword jest całkiem fajną rzeczą. Nawet jeżeli nie ma tej... Wróć, ja Black Knight Sword przecież mam. Z tamtego pokoju, w którym był poprzedni. Zapomniałem o tym kompletnie. Ale dobra. Tutaj długie schody na górę. Schody z Wandelej dopiną.
Najlepsze jest to, że to gdzie tej, to jest tak naprawdę w 100% opcjonalne i tylko zależy od tego, jak bardzo chcemy sobie ułatwić zwiedzanie reszty jeziora. Bo tutaj się idzie głównie po to, żeby wyłączyć balistę, która wcześniej do nas strzelała. Jeżeli nie chcemy jej wyłączać, to tak naprawdę już dawno moglibyśmy opuścić te ruiny jako tako i zwiedzać resztę jeziora. Inną sprawą jest też, że samo wyłączanie balisty nie jest proste i oczywiste. Więc jak powiesz, racja, tam coś było, jakaś broń dystansowa, prawda? Dzięki, że przypomniałeś. Najlepsze jest to, że jak wchodziłem po pierwszej drabinie, to tak wypatrywałem, czy tam się nie skakuje, bo byłem pewien, że coś tam było. Ale jak już szedłem po drugi, to o tym zapomniałem. No, Dragon Rider, bo... Mam dziwne wrażenie, że będziemy mieli okazję zobaczyć jeszcze Dragon Rider, bo w akcji, tylko niekoniecznie w tej grze. Na szczęście bądź nieszczęście. A, ta balista do mnie strzela tutaj. Czekaj, gdzie ona jest? A, tam jest, okej. Okay. Dobra, wszystko jasne. Zapomniałem, że ona się może obrócić w ogóle do mnie. Au. To był okropny roll. Przyznaję się bez bicia, ten roll był fatalny. Na Homad Bone. Dobra, tędy chyba będzie bezpieczniej do niej dobiec. Tylko, że po drodze nas jeszcze na pewno szkielety czekają, tego jestem pewien akurat. Panie Payton z której strony? Z jednej, drugiej albo z obu. I w tym przypadku chyba odpowiedź będzie z obu niestety. Dobra. Z tym już niestety tak łatwo nie pójdzie. Jedłem. O, jeden. A, ten drugi w ogóle przeżył jeszcze. To będzie złe. No nieważne. Holy fuck. Mógłbym przysiąść, że nie zdążę go rzucić. I ogólnie, że Great Heavy jest tutaj odrobinę za wolne. I chyba Great będzie lepsze. Te Great Heavy są o tyle fajne, że jeżeli mamy kogoś na hita, to... Chyba zdejmą go na hita. Ale jeżeli nie mamy kogoś na hita, to są jednak odrobinę za wolne. Dobra, te padają na jedno zabicie, nie wstaje już. Tutaj jeszcze na pewno jest jeden z tych dużych szkieletów i to nawet nie jeden, holy fuck. I to jeszcze te rzucając nożami, holy fuck, to nie będzie zabawne. Kurwa. Hej, Zef. Ja nie hejcę celowanie manualne w Dark Soulsach. Jakbym mógł, to bym go unikał. Dobra. Potrzebuję stusa i potrzebuję się wycofać. Dobra, jest ok. On pada. Właśnie nie byłem pewien, czy on padnie, czy... Nie ma czerwona, czy więc raczej nie powinni się skruszać. Ci, którzy mają białe. Oni tak serio. O Boże. Umrę. And I want to fucking die. Ah, shit. Dźwięk, 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 dźwięk. To wycisz, to odcisz. No dobra, czas powrócić do fortecy spierdolenia. Zaczyna się powoli zastanawiać, czy do depsów tylko po to, żeby zgarnąć dużego embera i ulepszyć sobie broń, nie będzie sądniejszym rozwiązaniem niż użeranie się z tym, co mam obecnie. Ale to jest jeszcze na etapie zastanawiam się. Zresztą z drugiej strony ja nawet nie jestem pewien szczerze mówiąc, czy ja mógłbym sobie coś ulepszyć. W sensie, czy te halabardy mógłbym ulepszyć z tego, co mam.
Wow. Wow! Zostałem zaodplayowany. I tak bardzo brutalnie. To był outplay najczystszej postaci. Ulala. Nie umiem parować. Żartowałem. Znaczy, to nie jest kwestia, jaką chcę broń, tylko... Bo generalnie planuję na razie gestu halabardu, którą mam, chyba że znajdę coś. Ech. To jest Greatsword niby. Skalujący głównie z siły. Pytanie, jaki on ma moveset? Zobaczmy, jaki on ma moveset. Poczekaj, po jednym. Walnąłem w ścianę, to nieważne. Po jednym wciąż ma dość długą przerwę. A halabarda tak do porównania? Halabalabarda. Nie, on też ma dość długą przerwę. Czyli teoretycznie Greatsword i halabarda są w miarę porównywalne. Znaczy moim problemem jest to, że... A nie, nawet nie mam tych... Ja nawet nie mam dużych shardów, żeby ulepszyć sobie bronię na wyżej. Więc nie ma w ogóle co zastanawiać się nad tymi... nad emberem. Bo zwykłe shardy były do 5, plus 5 tego, co pamiętam. Czy... Jak mogę? A? Mówię się, że on tylko zwykle sprzedawał. Jak ostatnio tu byłem. Nie no, teraz sam zerknę, ale... Duże były w analnym rodeo. Fortecy, o Jezu! Jeżeli myślisz, że planuję schodzić gdziekolwiek tam na dół, to chyba cię popierdoliło, chłopie. Zatem nie mam embera, więc tym bardziej mi się nie chce. Do depsów planuję schodzić najwcześniej, jak będę miał Lord Vessel. Bo wcześniej będę musiał wracać na piechotę, co bardzo mi się nie widzi. Dobra, gdzie jest drugi skurwiel? To jest drugi skurwiel. Chodź się bić. Chodź się bić. Ulala. On napadł mnie wyprzedził z tym atakiem. Chwał tego... Zgadzam się, ten jest do słaby, chociaż moja lekarka powiedziała mi, że... Śpię za mało i że powinien coś z tym zrobić. Mam teraz urlop. To się może będę wysypiał. Może. Ach, dawaj. Au! Au! Idź fuj. Pamiętaj, z racji tego, że moja halabarda zadaje tyle, ile zadaje, to wydaje mi się, że moją główną metodą radzenia sobie z przeciwnikami tutaj będzie mimo wszystko używanie tego, używanie parowania, nawet jeżeli nie wychodzi mi to jakoś super dobrze. Bo jak widzę te hity chodzące za jakieś 60, to jednak... O Boże, zaczyna się. Kolega, zabawa. Sy, holy fuck. Ej, co ja tego jest tu zanim prze... Wow! Jak dobrze trzeba... O nie. Nie mogę. To było co najmniej interesujące. I jestem zdumiony, że wciąż żyję. Powiem tak, osobiście jestem zdania, że nie powinien... Okej, gra chciała mi wynagrodzić to, że przeżyłem coś, czego nie powinienem. Chciałem powiedzieć, że osobiście wydaje mi się, że nie powinienem tego prze... Gro! Powiedziałem przekleju, że nie chcę iść pod Ulembera. Nie róbcie mi tego. Bo głupie pytanie, bo nie kojarzę tak z głowy, czy UGS-y w DS1 działały tak samo jak w DS2, jeżeli chodzi o tracking, czy liczeń nie działały? Czy tracking działał tak jak w dalszych częściach? Wow!
Chłopca podjeje dostał. Nie pamiętam. Właśnie mi się wydaje, że jedynka i dwójka miały ten system, że UGS-y kompletnie nie atakowały. A z jednej strony tak, z drugiej strony to oznacza, że muszę dojść do Kowala w analnym DDO. Kurczę, myślałem, że mogę z nim pogadać. Bo tak, tutaj Adu zdecydowanie nie ma co spadać z tego, co widzę. Przynajmniej nie widzę, żeby się dało. Enemy? Tak, enemy, bo nie można z nim pogadać, więc jest z ogiem. Proste. Rozwalić tą ścianę? Jaką ścianę? Halo? Jaka ściana do rozwalenia? Czy to jest jakaś ściana do rozwalenia? Ja o tym nie wiem. Znaczy nie wykluczam, że tak jest, ale ja generalnie się nie znam na fotosyscenę bardziej niż jak ją mniej więcej przejść. Ten wąż. Ech. Poczułem się sprowokowany. Wężu to nic osobistego. Kolejny gejsel, Jezu Chryste. Ściana za nim jest do rozwalenia. No właśnie widzę. Tymka. What? Ale jak? He? A, czyli pewnie... Trzeba to obrócić po prostu. A, bo te kamienie się obraca na górze. Jezu. Powiedzieliście mi, takie by trzeba było ten. Takie by trzeba było samemu ręcznie rozwalić tę ścianę. Nie powiem, że oszukaliście mnie, ale czuję się odrobinę oszukany. Dobra, czy tu coś było? Tak, były. No, chodź. Chodź kolego, fajnie będzie. Wiem, że chcesz. A, to w ogóle ze złej strony było. I prawie sam się na to nadziałem. Czy to jest jeszcze jeden? Bo wydawało mi się, że było jeszcze jeden. Najwyraźniej nie to radzą. A tutaj za to głaz spadał, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. I tutaj jakoś na dół się schodziło i nie wiem, czy Zygmajer tam nie był. To tyle kojarzę, tylko nie wiem, czy mogę bezpiecznie tam zejść, póki kamienie spadają. Wow! Jesus fucking Christ. Powiem tak, ja po prostu chcę wbiec na górę. Au! Nie zdążyłem się wzorować. Dobra. Weź tu na wszelki wypadek, jakby ten głaz stwierdził, że jednak chcę w drugą stronę polecieć tym razem. Czyli co mówicie, że jakbym to obrócił? O mój Boże, jeżeli to minęło, spadnie. A, i tam jakaś ściana została rozwalona. Czy ja to mogę z powrotem obrócić? Tak. To jeszcze powiedzcie mi proszę, dla mojego własnego komfortu psychicznego. Czy jeżeli zbiegnę teraz na dół, to będę bezpieczny, czy coś mi się złego stanie? Powinienem być bezpieczny, ale jednocześnie... Trochę się boję. Nie, tu coś jest. Jakaś klatka. Z tej strony się nie otwiera. Fuck. A jak nie to, to tutaj wchodziłem. Czyli tutaj efektywnie na chwilę obecną nic nie ma? Znaki zapytania? Jest jakaś winda. Jest w cholerę za... Wow. Come on. Wiedziałem. Wiedziałem. Wiedziałem.
skurwysynu. Przez ścianę. Byłem pewien, że tam jest jakiegoś powodu kompletnie durnego trafiło. Co do tego? Lightning Spear. Porozmawiajmy, I guess? To wygląda co najmniej ciekawie. Zawsze byłem fanem Lightning Spearów. Dlatego bardzo lubię falance Einsteinów i im podobnych. Ale zobaczę, jak ona działa. Nie, na razie mówię, chcę zobaczyć po prostu jako tako. Jeżeli będzie dobrze działać na device'y tutaj, to dobrze, jak nie, to well. To wygląda jak spadek prosto w moją śmierć. Nie wiem, jak się czuć z tym, że nade mną wisi jakiś trup z przedmiotem. Aha. Chyba już wiem, jak się z tym czuć. Dawaj, będzie we mnie rzucać pionę na Inkoda. Oczywiście, że tak. Dobra, stąd przychodziłem, czyli tutaj wracałem z powrotem na górę. No dobra. Teraz w drugą stronę lecą głazy. Lecą chyba tam. Jeżeli dobrze pamiętam, nie, w drugą stronę. Przy czym tutaj w dół jakbyśmy zeszli, to nic nie ma praktycznie, więc nie idę tam. Tu dopiero co schodziliśmy, bo się ściana rozwaliła, więc idziemy tu. Tak przynajmniej logika. Czy ja dobrze mówię? Aha. Halo? Dwa HP. Już nawet nie będę kwestionował tego, że dostałem dwa hity tutaj, bo tutaj to po prostu nie wiem, co powiedzieć. Tutaj były jakieś łajzy, z tego co pamiętam. Gdzieś w niedalekiej oddali, tak zwanej. Dobra, teraz jak to się przebiegało? Nie wiem, czy nie naraz po prostu. Tak, naraz. I teraz tak, ciebie. Trzeba sparować. To właśnie zadaje im więcej. Teoretycznie mam masterki. Pytanie, czy jest tam coś rzeczywiście godnego uwagi, czy... Czy coś niekoniecznie godnego uwagi, bo nie ukrywam, że średnio mi się widzi powtarzanie tego irytującego segmentu. Jak nie jest to testa Sena? Nice. Tak, możesz powiedzieć. Zależnie od tego, co im powiesz, zdecyduje, czy to jest tego warte, czy... Ile zasięgu? Trzeba mieć nosi dużo bohatera. Ja nie będę korzystał z magii tutaj, więc to mnie akurat kompletnie nie rajcuje. Ulala. Czekaj, co? Serio? Chyba jestem martwy, more or less. Trudne. Nie, miałem wrażenie, że ostatnio takie padowanie ich chodziło. Dziwna sprawa. A w sumie może będę mógł się wtedy wrócić i tego. I ogarnąć upgrade Darkling Spear up. Cześć, Shin. Dzięki za followa. I mam wrażenie, że tutaj też nie wyłączyłem jednego z alertboxów. Będę musiał to zrobić na każdej scenie, którą mam. Twoje wejdzie na Sima, a ten umiera.
Spokojnie, zaraz idziemy do zabawnego miejsca. Czy zmieniłem? Jeżeli nie zmieniłem, to właśnie to zrobiłem. Czy zdążę któregokolwiek z nich złapać? Bo ostatnio mi to nie wyszło. A potem już mi praktycznie uciekł. Well then. Dobra, to... To w tą stronę się nie szło. Tak, to w tą stronę się szło. Nie no, słuchaj, w DS3 będzie lepiej. Czy coś. Au. Trochę dużo mi zdaje. Czy ja naprawdę przez ten cały czas nie mogę odolować? Przez ten cały jebany czas nie mogę się odolować? Ale długo nie będziesz musiał czekać na odpowiedź na swoje pytanie. Nie no, słuchaj, przynajmniej została mi już tylko balista do wyłączenia, ok? Jak jeszcze się nauczę, jak się tam idzie, to już w ogóle będzie super. Dobra, wiedziałem, że to Hobart, więc taktyczny ember. I żeby nie było, to, że już dzisiaj przychodziłem przez to, absolutnie nie oznacza, że pamiętam, jak tam się idzie. No chodź. Znaczy... Nie wiem, ja generalnie umiem po tej miejscówce poruszać się z mapą i jak jestem z mapą i jestem już w tej części, to jest okej. I tak wiem, że właśnie podałem bardzo dużo czynników, które muszą być spełnione, żeby było dobrze, ale... ale jak już te wszystkie czynniki są spełnione, to do tej miejscówki naprawdę nic nie mam. Dobra, to się tu szło. Nie no, tym razem przynajmniej nie dojdę tam z zerową ilością estusów, więc będzie na pewno dużo lepiej. Prawda? Prawda. Tylko czekam, aż w jakiś magiczny sposób stwierdzę, że... A nie, jednak bardziej ludzki mnie... Skąd ty się tu wziąłeś, szczurze? Aż w jakiś magiczny sposób bardziej ludzki mnie kompletnie upierdolą. To jest jedyne, czego potrzebuję jeszcze, do szczęścia. Nie jestem. Nie jestem. Nie przychodziłem, co ja gadam. Nie. Miałem już doświadczenia w DS1 z bazyliszkami, co podejrzewam, że ludzie ze Steama będą w stanie absolutnie potwierdzić. Bo moim mądrym pomysłem było pójście do tego Great Hollow, czy jak tam się zwało, tego, gdzie jest Wielki Smok i Hyda. I po drodze bazyliszki mnie skresowały. I to tak... Nawet nie zauważyłem, kiedy pasek mi się napełnił. Co podejrzewam, że ma jakiś związek z tym, co właśnie napisałeś. Znaczy inna sprawa, że ja sobie daję doskonałe sprawę, że nie powinienem tam iść w momencie, kiedy poszedłem. Bo poszedłem tam od razu po zrobieniu Blighttown i Quaila. I to w dodatku pomijając depsy. Ale no, mimo wszystko. Nie spodziewałem się, że napełni mi się dosłownie tak, że nawet nie zauważę. A czy to wszystkie? No to wygląda. W Elden Ringu jest klątwa... Kurde. Deathblight. No tak, tak, tak. Przy czym mało jest rzeczy, które rzeczywiście nakłada to jako tako. Względnie mało jak na rozmiar gry, tak powiem.
Nie, nie tym razem. Aha. Nigdy się nie nauczę. Zawsze będę próbował. Ale nauczyć się nigdy nie nauczę. Dobra. To chyba koniec zabawy. Mam ochotę zużyć wszystkie estosy tylko po to, żeby go sparować. I wiem, że tego pożałuję. Dobra. Nie będę zużywał wszystkich estosów na tego Black Knighta. Ja chwilę temu. O, przynajmniej jak tam teraz pójdę, to nie będę miał tylko dwóch estosów, prawda? Prawda? Nie, no tym razem zakładam, że nie zrobię niczego głupiego. Ostatnio umarłem przez swój kompletny glitch, czyli jak 90% śmieci w Dark Soulsach. Parowanie zawsze jest skill issue. I nie dam sobie w mojej Jace inaczej. Pamiętaj, to, że to jest nierówny teren, to też jest w pewnym sensie skill. Czy umiesz wyczuć, kiedy trzeba parować się na takim terenie, a na takim? Wniosek jest prosty, parowanie to skill issue. Kropka. Dobra, zdejmijmy tarczę. Bo potrzebuję małe gówniaki upierdolić. To by mi się nie pamiętały. Olala. Kwestionuję, że to trafiło, ale nie będę na to narzekał. Bo mam wrażenie, że gra stwierdziła, że to musi trafić, więc zrobi naprowadzajkę jak w UMC-ach. Ale działa? Działa. Na moją korzyść? Tak. To najważniejsze. Tak, kurwa, racja. One przeżywały tego jednego hita. Brakuje mi jakiegoś jeden inta pewnie, żeby one umierały na jednego hita. Oho. Siema. Za wolno? Nope. Nie, to radą. Chyba dawaj mnie zwykłego solo, bo heavy jest za wolny. Ile mam tych dużych shardów? O, 12, to akurat będę miał na ulepszenie miecza. To będę musiał... będę musiał przede wszystkim się wyleczyć, żeby nie stało się nic niemądrego. Chyba zemsta dokonana, jeszcze jeden shardik. Jakby kiedyś mi przyszło coś głupiego do głowy, typu wbiję sobie jakieś tam dodatkowe. Jeszcze z 3 losy Knight Swordy, żeby mieć na każdy żywioł. To będę miał czemu ulepszać. Dobra, wyłącz tę balistę. Balista wyłączona. I teraz pytanie, czy to się dało? Dało się spaść. Jest to bardzo niebezpieczne, biorąc pod uwagę stan moich estosów i nie powinienem tego robić. Także włączę swoją ostatnią szarą komórkę i się cofnę przy okazji i powydaję rzeczy. A, jeden bąszarcik. Jeden czy dwa? Dwa. Jednego mam szarda. Zanim dam poziomy, zobaczę ile Andrzej chce za upgrade miecza. Żeby nie wyszło, że mi zabraknie. What needs smithing that day? Plus 1, plus 1. O, od razu lepiej. Dalej będę już czanków potrzebował, czanki jeszcze chwilę będą. To w sumie jeszcze do ciebie pytanie.
A welcome. A mogę dać mu parę książek z piromancją. I mikrozbijane podłóg w jeziorze. Powiem szczerze, że ja nigdy z tego nie korzystałem. A dobra, tych dwóch tomów on nie przyjmował. Dobra, już pamiętam. Chaos Storm. Great Chaos Fire to na pewno będzie czymś, co mogę chcieć używać. Kosztuje 10 tysięcy? Ale i tak mogę chcieć tego używać. Przekaję sobie buffuję Pyromancy Flame'a. I będę musiał odrobinę zmienić rzeczy, które mam wyekipowane. Plus pytanie, na ile poziomów mi stać? Równo na jeden. Take nourishment, zaraz będzie int na 40 i będzie można myśleć dalej. Właśnie wydaje mi się, że ten tomik piromancji można zdobyć po prostu z ruin, przebijając się przez jakieś niewidzialne ściany, albo idąc jakoś krążąc dookoła, więc... Chyba tylko ten stoneplate jest jako tako do zdobycia, tylko i wyłącznie przez tego. Przez... rozbijanie podłóg. Spotkanie jeszcze do Markończyka. Czy cały czas jest 1-0, by the way? Nice. Przed tym meczem, ogólnie przed Świecinem, miałem takie, że ogólnie się patrzę na te wszystkie mecze i tak... Wow, hit, wow, kolejny hit, jeszcze jeden hit. Jak to kurwa, Portugalia z Maroko, co to kurwa jest? Tak na tle pozostałych po prostu bardzo biednie wygląda. Dobra, teraz skoro już ani robak, ani balista nam nie ciążą, to możemy trochę rzeczy podbijać. Generalnie większość z tego, co to jest, to jakieś albo ekwipunkowe rzeczy, na przykład tarcza chcice, jak to zawsze pieszczotliwie nazywam, albo szardy. Czanków tutaj chyba jeszcze nie ma, zresztą czanki są dość późno w grze generalnie. Co za to tutaj niestety jest, to kraby i krabów wolałbym unikać, jeżeli to tylko fizycznie możliwe. Wydaje mi się, że nie będzie mi to dane, ale naiwnie mogę się obudzić, ok? Kolejny szart. Nie pamiętam, czy gdzieś były kraby, które wychodziły sobie po prostu spod wody, czy po prostu wszystkie były takich tamten. Boję się trochę, że gdzieś się jakiś nagle spod wody wynurzy i będzie bardzo niefajnie i nieprzyjemnie. Dobra, tutaj zobaczysz, czy nasz kolega jest. Powinien być, jeżeli niczego nie skopałem. No właśnie, na bagnie to ja kojarzę, że tak robią, a... Wydawało mi się, że tutaj też któryś mógł. Tyle twinklingów i nie ma na co ich wydać. Tak jak ze scalami. Horasy, o czanka a propos tego, co wcześniej mówiłem. Horasy, kolego, chcesz dostać Chaos Orbem po twarzy? Chyba nie chcesz, co? O kurwa, chciał. Chłopca nie ironicznie chciał dostać Chaos Orbem po twarzy. Dobra, czy mam skilla? Nie mam skilla, nie oszukujmy się. Wszelkie rodzaju broni drzewnej... To była broń drzewna? Nie. Generalnie jakiś halabat, włóczni i tak dalej nigdy nie potrafiłem parować. Biorąc pod uwagę, że Horace zadaje relatywnie niewiele obrażeń, to mogę na nim poćwiczyć teoretycznie. Okej, okay, może niekoniecznie ten atak. Drzewcowa, właśnie. To jest takie, że wiedziałem, że coś mi się tu nie zgadza. Kurwa, zlituj się. Hits? Zostałem zmemowany w tym momencie. Ej, halo. Horas mnie memuje. Nie chcę, żeby Horas mnie kompletnie zmemował.
Dobra, przyznaję się do porażki. To jest moje przyznanie się do porażki. Wygrałem, ale jakim kosztem mentalnym? Dobra, i teraz odwieczne pytanie, czy na tym cholernym jeziorku było cokolwiek, co było warte użalenie się z hordą krwiożerczych krabów? Odpowiedź prawdopodobnie jest nie. Bo to jest jedna z tych rzeczy, gdzie mam wrażenie, że cokolwiek by się tam nie znajdowało poza jakimiś bonshardami, estus flaskami, których w końcu kurwa nie ulepszyłem u Andrzeja. Dziękuję. Chaos Gem. Kurwa. Jeżeli Chaos Gem, to jest coś, co może mi się przydać. I to jest najgorsze. O, już biegnie skurwysyn. Powinienem był się spodziewać, że kraby, które mieszkają w pierdolonym ognistym jeziorze, będą odporne na ogień. Ale to chyba wymaga ode mnie za dużo IQ, więc wybaczam sobie. Dobra, to jest absolutnie najlepszy atak, jaki istnieje. Ja z krabami zawsze mam coś takiego, że jeżeli nie wypadnę jakoś z jakiegoś rytmu, który sobie wyznaczę, to walczenie z nimi jest ok, ale jeżeli popełnię jedną pomyłkę, to o mój święty Boże, wszystko idzie się jebać w jedną chwilę dosłownie. Na przykład tak jak teraz. Teraz zacznę panicznie dolować i obrywać. Żartowałem. Okej, nie żartowałem. Zacznę panicznie dolować. Maroko wygrało. Lmao, Portugalia. Nawet nie zdążyłem z niej postawać, bo za szybko ataki weszły. O, kolejny duży szef. Aba, jeszcze przynajmniej dwa kraby mi zostały. I oba siedzą obok siebie, co najgorsze. Chodź kolego, fajnie będzie. No właśnie chciałem pytać, czemu jeszcze ten, czemu jeszcze stagger mu nie wszedł, ale koniec końców wszedł, więc wszystko jest okej. No bo jeszcze ten jeden i nie wiem, czy tam w głębi jeszcze nie ma kolejnych, żeby mnie wkurwić bardziej. Cześć krab. Łatwiutko. Jedzenie na kolację już jest, to jeszcze tylko jeszcze trochę go sobie dołowić. Jezu Chryst. Czy wy widzicie, ile tu jest tych zapchlonych krabów? Zabiłem już 4, tam są 3 kolejne. Jedyne pytanie, które się nasuwa, to dlaczego? Kto skrzywdził osobę, która stwierdziła, że musi być ich tutaj aż tyle? Tylko, że Demon Ruins były kapta demony zamiast krabów, tak? Uwaga, powiedzcie, że tylko jeden na mnie biegnie? Tylko jeden na mnie biegnie, łatwiutko. Trzy hity? Dobrze. Jeszcze jeden. Halo! Halo! Skąd tam ten krab się wziął? Dobra, na szczęście był dla mnie bardzo delikatny. I nie chciał mnie skrzywdzić, ale holy fuck. To było bardzo niepokojące. Chodź kolego, fajnie będzie.
A kto powiedział, że oni są kolegami? Może właśnie oni nie są kolegami i dlatego tak patrzą i takie, a nie go ujebie. Dobra, jako że to już ostatni będą, to mogę wyknąć się z tosa, bo i tak będę wracał do ogniska po nich. 7 jebanych krabów, holy fuck. A kurwa. Panik, panik, panik. Ja zawsze lubię się trzymać z prawej strony kraba, albo z tyłu w ogóle. Bo wtedy mam wrażenie, że dużo mnie ataków może mnie trafić. Z lewej strony zazwyczaj ma podniesiony ten jeden szczypiec i on może jakoś mnie szybko dziabnąć. Z prawej to raczej nie ma miejsca. A przynajmniej dużo rzadziej, jeżeli już. Dobra, jeżeli dobrze pamiętam, to jest Chaos Gem i coś jeszcze za tą ścianą. I przysięgam, jeżeli nagle tutaj coś się wyłoni spod wody, to będzie szybki Homeward Bone. A nie, nawet tutaj za ścianą nic nie ma. Jeszcze lepiej. Myślałem, że coś tutaj było jeszcze. No i sobie 7 krabów za jednego Chaos Gema. Czy było warto? Odpowiedzcie sobie sami. Odpowiedź jest prawdopodobnie taka, jak Shin wcześniej pisał, że absolutnie. Ale... Reinforce Estus... Wydaje mi się, że 8-3 będzie ok. I powinienem ulepszyć Pyroflex. Kurwa. Smutno mi, jak na to patrzę. Co gorsza, absolutnie bym się nie dziwił, gdyby się okazało, że po prostu pominąłem jakiegoś jednego losowego szarda na tym, na jeziorze. Kurwa, to jest 10 tysięcy. Zapomniałem, że te późniejsze dusze, aż tyle dają. 40 inta, 40 inta. No to co? Lećmy się bawić. Gdzie zabawa jest pojęciem bardzo kontrowersyjnym, biorąc pod uwagę, po co idę. Znaczy, jedno muszę oddać. Illithil jest naprawdę ładną lokacją, zwłaszcza jak się tak wychodzi i pierwsze co się widzi to Illithil. Stylówka to jest bardzo ładna. I sam ten pierwszy efekt jak się wychodzi z tych podziemnych lokacji jest takie wow. Więc za to nie jest wow? To. Lmao. Powiem tak, jestem teoretycznie magiem. To, że mam miecz, nie oznacza, że nie mogę używać czarów. A jeżeli coś jest turbo podatne na ogień, to mam zamiar absolutnie z tego korzystać. A że tutaj akurat nadarzyła się idealna ku temu okazja. Swoją drogą zawsze mnie trochę dziwi, że te ogniska tak tutaj są złożone. Jakoś zawsze mam wrażenie, że one są za blisko siebie trochę. Zresztą tak samo to powolniejsze i to widzi tyle już pierwsze. Człowiek tak się zastanawia, ale dlaczego? A teraz tylko nie pamiętam, czy zrobiłem wystarczająco do jako Questline City, chyba nie. Wnioskując po tym, że nie ma tu znaku, to nie. Co oznaczałoby, że musiałbym się bardzo poważnie zastanowić, w którym momencie jest problem. D3 ma z tym problem, ale jednocześnie nie wszędzie, tak zauważyłem.
Bo są takie okazje, jak na przykład Cathedral of the Deep, gdzie wszystko się tak naprawdę obraca wokół jednego ogniska i nie ma się takiego poczucia kompletnie. Z drugiej strony ma się taki Elitir, gdzie masz trzy ogniska tuż obok siebie. I takie, ale czemu? A już najlepszy mem to jest chyba ten po Dragon Slayer, może z tego pamiętam. Dobra. Ekwa, go! Ale dobrze czasem jest być magiem, wiecie? Ale tylko czasem. No tak, to z tym się akurat zgadzam, że... Zresztą generalnie jestem zdania, że taki system z otwieraniem skutów jest całkiem fajny. Jeżeli chodzi o level design. Że nie masz takiej opuszczenia liniowości, tylko że się cały czas, powiedzmy, wraca w jakiś tam sposób do jednego centralnego huba. Jak odwiedzisz Firelink? Znaczy, wiem, że ja z nią gadałem w Firelinku, ale... Marcini, nie mam pieniędzy. Wydałem wszystko na obliteration. Dosłownie nie mam pieniędzy. Chyba, że masz na myśli, że ty go znalazłeś. Aha, okej. Okay. Czy ma plus do fire skilli? Nie, to znaczy, że jest bezużyteczny. S? S. Patrzcie, skurwysyn się bić nie chce. Znaczy nie, mówię, właśnie przez to, że nie ma plus do tych fire skilli, to wydaje mi się, że będzie dosłownie bezwartościowy. Pontiff Beast, Firelink, początek Elitil. Właśnie wydawało mi się, że wystarczy zespawnować lokacji i że wtedy się pojawi. Znaczy no nie, w sumie drugi dziennik i Sichtling, no to rzeczywiście. Jest jednak bardzo prawdopodobne. Że dałoby się dostać. A teraz tylko uważać na Hiromantę, co by mnie nie chciało jebać. Sichtling... Znaczy, Sichtlingi nie są takie drogie, ale pamiętaj, że Liga wystartowała dosłownie wczoraj. Więc pod tym względem nie zdziwię się absolutnie, jeżeli Sichtlingi wciąż są drogie. Jezu, to jest takie dziwne uczucie, kiedy grało się w Elden Ringa jakiś szmat czasu, przychodzi się do takiej w miarę późnogrowej lokacji, jaką jest Elitil, i przeciwnicy mają mniej niż 1000 HP. I patrzy się na takie 170, które im odbiera tyle HP-ków i takie, wait, hold up. Coś mi się tu nie zgadza. Czy dało się... Kurwa. Fuck! To jeszcze raz. Porozmawiajmy. Oczywiście. Au. Estus. Jak tylko. O właśnie. Wydaje mi się, że stąd jest szansa, że dam radę. Kurwa. Sięgam w grach From Softu. Z jednej strony granie magiem potrafi być frustrujące, ale czasami są takie doświadczenia jak to, gdzie magowie bardzo ułatwiają sobie życie. Długie włosy. Nie powiedziałbym, że są aż takie długie, ale z drugiej strony dłuższych w życiu nie miałem, więc może rzeczywiście coś w tym jest. Przecież nic nie ma szatują. No właśnie, ja właśnie porównywałem trochę Dexos 3 do Elden Ringa, jeżeli chodzi o ten... O... A, racja. On miał ten magiczny miecz. Tak. To się źle skończy. Czemu nie uknęłem Estusa? Czas tam prawić. Gdzie... Ulala.
gdzie w Elden Ringu, mając jakieś tam 15 wigoru, to można już na gdzieś drugiej lokacji marudzić na to, że się dosłownie umiera od wszystkiego. To był bardzo dziwny atak. A tutaj z kolei... Ile ja mam teraz wigoru? 17? 800 HP? I większe rzeczy mam nie na jakieś 3-4 hity, tak naprawdę. Osobiście preferuję taki system. Przy czym jednocześnie też no nie mówię, że ten Elden Ring jest zły, po prostu kwestia preferencji, tak? Z początku strasznie na to kurwiłem, tak? Ale jak sobie powiedziałem, że no dobra, może to jednak jest gawka i trzeba levelować wigor, to nagle życie stało się o niebo przyjemniejsze, uwierzcie mi. Coś mi tu drzejapę i mi się to bardzo nie podoba. Co mi tej drzejapę? Halo? Okej, już chyba... Nie, to nie jest Pontiff Knight. Boję się tych dźwięków. Trudniej zbalansować. Znaczy... Też ciężko mówić o otwartym świecie w momencie, kiedy pędzę... Bo tak, możesz sobie iść gdzie chcesz, ale Mountain Topsy masz... praktycznie zablokowane do pewnego momentu i to takiego konkretnego, tak? Więc no... Mountain Topsy już możesz zbalansować pod tym względem... na zasadzie... Gasz tutaj będzie przynajmniej po tej lokacji, tak? I względem tego balansować. Ja osobiście problemów z balansem do Mountain Topsów raczej nie miałem. Wiem, że ludzie też nie narzekali na pierwsze K-Lead. Znaczy pierwsze, przed zmianami, jak tako. W Mountain Topsach ja zawsze to określam, że gra po prostu zdejmuje dziecięce rękawiczki i zaczyna spuszczać ci w pierdol. Gdzie wcześniej, powiedzmy, miało się jakiś tam margines błędu, chociaż też nie do końca. Bo... Ja jak na przykład byłem w Leyndell, swoją pierwszą postacią, czyli tym nieszczęsnym magiem z bazowym wigorem. Dobra, może przesadzam w tym momencie, że jest kompletnie bazowym, ale miał bardzo mało wigoru. To sporo rzeczy już w Leyndell nie one-shotowało, więc to też nie jest tak, że trzeba powiedzmy dopiero na Mountain Topsy i później się spinać, że tak to ujmę, z wigorem. Nigdy nie udało ci się znaleźć Horasego. Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego Annie mogła nie znaleźć Horasego. W Elden Ringu nie ma szemberów. Słucham? Jak to nie ma szemberów? Lunarki, znaki zapytania? Lunark z luną tego Morgota to jest dosłownie Ember. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Runark z innymi runami to już zupełnie inna para kaloszy. Kiedy dostajesz runę Morgota. Zależy jak bardzo chcesz się spiąć. Teoretycznie musisz pokonać, żeby nie skłamać... trzech bossów, żeby mieć runę Morgota? To, że nie masz Embera w Lindy, to niezaprzeczalny fakt. Też nie do końca, biorąc pod uwagę, jak działa Runark z runą w Godyka. Jeżeli masz mało wigoru, to te 5 punktów, które dostajesz, daje ci znacznie więcej niż 25% z runy Morgota. Zatem, jeżeli spojrzysz na to z odpowiedniej strony, to
te 5 punktów, kiedy dostajesz do każdego statu, możesz wydać Vigor po prostu. W zamian za to, że ich nie wydajesz swój własny stat. Właśnie o to chodzi, że jak się nad tym zastanowisz, to te durne talizmany, które ci dają w staty, są sile. Ta invade był bodaj. Był invade? Wydawało mi się zawsze, że ten invade był. Runa Godryka plus Soul Sealer mogą ci dać w sumie 80 poziomów. Oczywiście wiadomo, że kosztem tego, ile przyjmujesz obrażeń. Z tym się nawet nie ma zamiaru kłócić, bo nie da się z tym kłócić. No właśnie odchodzi, że ta Runa Godryka tak do... Runa Godryka tak naprawdę gdzieś do lane del takiego robionego legitnie, czyli praktycznie po wszystkich lokacjach Scalid i Volcano Manor. Tak naprawdę moim zdaniem do tego momentu Runa Godryka daje ci więcej niż większość innych run. Chyba że rzeczywiście kompletnie potrzebujesz dosłownie jakichś trzech statystyk na krzyż, to wtedy to wiadomo, że będzie zauważalnie mniej. Dlatego też ludzie bardzo dużo używają Soul Sealy w Elden Ringu, bo niby zwiększają obrażenia, ale jednocześnie te 20 poziomów, które się dostaje, to naprawdę dużo. Dobra, chcę poziomy. Czy ja chcę być skrabem i wypierdolić jeszcze więcej w Inta? Ja właśnie pierwsze przejście miałem z tymi, z Soulscarsillami, tylko mój problem był tego typu, że w pewnym momencie jednak te obrażenia zaczynały zauważalnie przyrastać. Które z kolejnych przejść miałem postacią taką bardziej tankowatą, w sensie jakieś te, jakieś cięższe pancerze, talizmany do redukcji obrażeń i powiem szczerze, różnica była kolosalna. Nie, ona naprawdę była gigantyczna wtedy. Znaczy, z tymi piromancjami to jest tak, że ja głównie tą postać zrobiłem pod magię, a piromancje są na zasadzie, jeżeli którąś mam, to będę z niej korzystał, ale nie będę specjalnie pod to inwestował, o tak powiem. To, że levelowałem tego. To, że levelowałem płomień, to głównie dlatego, że nie mam aż tak bardzo co robić z szardami. Gdzie był ten jebany znak i dlaczego znowu go tu nie ma? Bo on powinien gdzieś tutaj być, z tego co pamiętam. A jednocześnie nie widziałem CD w Firelinku. Bo on nie był jakoś daleko, daleko. On na samym początku tego mostu był. Też się rozjebało. Nie jest to pierwszy sidequest, który mi się rozjebał. Tak samo jak Pachesa znaleźć nie mogłem wcześniej. Ogólnie triggery na sidequesty w DS3 są bardzo precyzyjne momentami. Że jeżeli coś się zrobi w odrobinę złej kolejności, to cały sidequest się jebie. Dobra, nie będę raczej szukał specjalnie teraz. W ogóle wiem, że właśnie zapeszę wszystko, co było fajne i w ogóle. Ale jakoś nieprzyzwoicie długo siedzę już na DS3. Shane przychodził tutaj już ładny kawałek temu, a przychodził na ten. Na moją ostatnią wypierdolkę na fortecy Sena. Albo fortecy Sania, jak to ładnie i przyjaźnie określam. Nie wiem, czy to kwestia, że jestem przyzwyczajony do Elden Ringa, ale ten zasięg Lokona na spela jest straszny. Ja tam lubię Fortesę. Ja lubię Fortesę, jeżeli mam broń, która pozwala mi sobie w miarę sensownie radzić się z jeszcze ludziami. Bo bez tego jest absolutna mordęga. Jak mam jakieś 60 obrażeń w tamtym momencie.
Bo z silniejszą bronią, jak na przykład w niektórych przejściach sobie przechodziłem, także miałem wtedy miecz ze smoka, to z taką bronią w Fortece Stena też jest w miarę w porządku, chociaż wtedy z kolei zazwyczaj uwiera mnie ta część bardziej platformowa, aniżeli walcząca. Duża ilość nas przeciwników, którzy do mnie idą. Z jednej strony dwaj odwieczni wrogowie, z drugiej strony już od dłuższego czasu, powiedzmy, się trzymają bardziej razem niż mniej. Coś tam alianci. Dzięki Bogu, że im się oczy świecą. Wyobraźcie sobie, co było, jakby zajść na przykład jakiegoś takiego bossa, który jest kompletnie niewidzialny i nie można się na nim lokować. Nikt nie zrobiłby czegoś tak okropnego, prawda Miyazaki w Elden Ringu? Nie, wcale nie szkaluję, ani trochę. Dobra, jeszcze ktoś jest, ty jesteś. Miałem przyjemność znaleźć tę jaskinię i to wcale nie jest tak, że mój samon załatwił całą robotę. Ani odrobinę. Czy ja stąd przychodziłem, nie? Bo tutaj były rzeczy do zgadnięcia i był też chujek do ostrzelenia. Znaczy do ostrzelenia to nie, bo celowanie w przeciwników, na których nie można lokować, hehe. Generalnie strasznie nie lubię tego, że w Dark Soulsach, ogólnie w każdych Dark Soulsach tak naprawdę, nie da się sensownie magią celować. Jakby rozumiem, z czego to wynika, ale nie lubię tego. Bo jedyny sposób, żeby tak w miarę ładnie i sensownie celować w Dark Soulsach, z tego co kojarzę, to jest używanie lornetki. W DS2 się dało tak robić. Było to straszliwie upierdliwe, ale pozwalało wycelować dokładnie w to miejsce, w które się chciało. Nie wiem, czy w pozostałych to tak samo działa, bo nie próbowałem nigdy. Kolega mi zniknął, nie podoba mi się to. Kurwa. Powiedziałem, że mi zniknął i nagle się pojawił, ej. Nie wtedy, kiedy chciałem. No i tutaj gdzieś jeszcze są, z tego pamiętam. Słyszę też kryształową jaszczurę. Na propos. To w ogóle jest jakaś sensowna broń dla maga, którą da się twinkingami ulepszać. Bo z bossów pewnie coś tam bym znalazł, tak? Ale ten... Boże. Ale czy znajdę cokolwiek za twinkingi, to nie jestem pewien, tak z automatu? Jakbym pogrzebał, to pewnie coś bym znalazł, ale tak na szybko mi nic nie przychodzi do głowy. FD3. A jeżeli masz na myśli konkretną lokację, to bez różnicy, byleby było w DS3. Bo tak jak dla jakichś piromantów czy czegoś, to jeszcze pewnie byłbym w stanie na przykład znaleźć te wszystkie bronie, które skalują z Fire, tak? Jak na przykład Onyx Blade czy inne w takiej zasadzie Sifty dla maga, czy że pod magię ulepszenie. Takie, żeby mag mógł z nich efektywnie korzystać. Biorąc pod uwagę jego rozłożenie statystyk. Właśnie nie chodzi mi o katalizatory, tylko o bronię stricte. Jezus. No bo tak to ja praktycznie zawsze używam tego. Lotic Knight Solda przez to, że on ma skalowanie idiotycznie dobre. Ale jednocześnie to jest takie no... Lotic Knight Sold. Ile można? Tutaj gdzieś jeszcze wielka bestia była, kolejna, z tego co pamiętam.
Nie pamiętam, gdzie ona dokładnie się pojawiała. Elite Sacred. Z jednej strony tak, z drugiej strony... On nie jest stricte dla maga. Nie bo... A, okej. Okay. To wiele wyjaśnia. Bardzo kurwa jego masz dobrze. No bo jeżeli spojrzysz na to z perspektywy, że mag może jej efektywnie używać, no to pewnie tak. Z drugiej strony te bronie Twinklingów nie mogą być infiozowane, przez co taki Little Staysot nie będzie miał efektywnie skalowania dla maga. Poprawnie, jeżeli się mylę, bo wydaje mi się, że Twinklingowe nie mogły być infiozowane, na przykład Redo czy coś. Wychnę sobie tego. Skurwola. Wola. Czasza jest dosyć tak energetyki dla magów. Nie, ja nie chcę tam iść. Prędzej czy później tam pójdę, ale to jeszcze nie jest ten moment. Wolnic tych magów, czy się skaluje pod Inta? Które chodzi z tych magów? Bo nie kojarzę z, jak tak to opisujesz. Dobra, pytanie, chyba zechce mi się tutaj, wiesz, których. Właśnie tych towarów pamięta. Ziemi. A! Tych, z którymi się tutaj w Elitie spotkaliśmy. I tak nie mogę się doczekać, aż pójdziemy do DLC-ka i będę miał najlepszą broń dla magów w Dark Souls 3. Czy tutaj na dole coś było, czy ja źle kojarzę? Ja źle kojarzę. Jestem wcześniej halabardą i laską. Brzmi co najmniej zabawnie. Aczkolwiek powiem szczerze, że jakoś... Ja ogólnie jakoś bardzo mało typów broni używałem w Dark Soulsach teraz, jak o tym myślę. Bo większość moich przejść jest z jakimiś mieczami czy czymś. Tak, żeby przychodzić czymś innym, to... No... Queen Blade w dwójce... O Boże, zaczyna się. Silver Knightowa Ferajna, kurwa. Śpisz? Dobra, czas poćwiczyć przed DS1. To mi nie wyszło. Powiedziałem, czas poćwiczyć przed DS1. No dobra, no. I guess, że nie będę miał okazji go spadować. W DS1 chyba jest nieco łatwiej z tym akurat. Takie mam wrażenie. Kurwa, już się zaczyna. Znaczy, jeżeli chodzi o mechaniki, które są w DS1, to chyba... Moim zdaniem absolutnie najgłupszy jest backstabbing, który kompletnie nie rozumiem, czemu działa, jak działa. Znaczy właśnie miecz Pontyfika skaluje, znaczy skaluje, ulepsza się scalami. I to jest mój problem. Kurwa.
kurwa, Frost, naprawdę? Ja sobie poczekam, aż on zejdzie. Tutaj sprawda głównie na staminę wpływa, a nie na przyjmowane obrażenia. Ciekawe, czy ta strzała byłaby w stanie mi trafić przez ścianę i dlaczego tak? A chuj ci w dupę. Dobrze, nie halabardy na magię. Ogólnie będę musiał kogoś zrobić jakiś taki przegląd. Która broń się ulepsza twinklingami w tej grze? Pierścień Lundsteina. Mod Smoga. Divine Blessing. Jedno z tych nie jest jak pozostałe, czy jakoś tak? Czy tam jakieś skrzynki nie było, kto powinien mnie? Wydawało mi się, że... Tutaj nie było jeszcze jakieś skrzynki? Zrobię jeszcze jedną rundkę, bo mógłbym się, że coś tu jeszcze było. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma... Jedna skrzynka, druga skrzynka, trzecia skrzynka i czwartej nie ma. No to ewidentnie to już nic więcej nie było. Chyba, że było gdzieś ukryte. Ale zakładam, że nie było. Ale dobra, zaraz będzie czekać nas kompletne leczysko. Przynajmniej nie ma tutaj inwejdera, z tego co pamiętam. Bo można tu mieć inwejdera. Jeżeli odpowiednio się z questami pójdzie. Oh boy. No nieważne, mam go. Kurwa synu, czemu mnie inwejdujesz? Nic ci nie zrobiłem. Au. Ktoś mnie strzela jeszcze. Ulala. A! Au! Monka Giga? Nie spodziewałem się, że stracę całe HP. Na efektywni kombo, od którego nie mogą się odolować. No dobra, dawno nie byłem w Fortressena, I guess. Powiem więcej, nie byłem odporny. Właśnie. Czekaj, bo ta włócznia zdaje się zabawna. I chcę z nią chwilę pochodzić. Zmieniłem go, prawda? Tak, chyba. Wróć. Ile ja mam szaldów? To jest pytanie. Zero. Szaldy u niego kosztują 800. Tylko nie pamiętam, ile ja potrzebuję tego. Ile ja potrzebuję szaldów na lepszanie. Kupię na razie 5 i zobaczę, ile ten. Ile będzie chciał dalej. Burhasę item. Powiedziałem, że kupię 5. Czemu to właśnie jest cancel? Właśnie, Shin, może ty będziesz wiedział. Odnośnie Estusów. Dlaczego po śmierci czasami mam o jednego Estusa więcej niż powinienem mieć? To jest jakaś taka mechanika w DS1? A kurwa, to się czankami ulepsza. Chyba właśnie zmarnowałem trochę kasy bez potrzeby. To i tak kusząca opcja w takim razie. Znaczy nie, miałem wrażenie, że raz dostałem o jednego więcej po śmierci, raz dostałem dwa więcej po śmierci. Dlatego się zastanawiam, czy to nie jest jakaś taka mechanika na zasadzie masz graczu, jak ci źle idzie, to ci pomożemy. Że coś ten deseń. Czy ja dobrze idę? Na górę powinienem wracać.
Czemu poszedłem? Okej, okay. Nie powinienem latać na górę. Holy fuck. Shinji, ogarnij się. Tutaj powinienem wrócić. Dobaj. Wierzę w swoje umiejętności padowania tych skurwysynów, więc spróbuję. Nawet jeżeli nie było mnie tutaj jakieś 3 lata. No, chodźcie, fajnie będzie. To LOD takie piękne. Jak rzeczy się doczytują na moich oczach. Znaczy, wiem, że zwykły Taint jest tylko na zwykłe broni, tylko z jakiegoś powodu myślałem, że Lightning Spirit tutaj jest traktowany jako zwykła broń. Dobra, chodź to. Mał. Au. No nie powiem, tam właśnie zadaje im zauważalnie więcej niż halabarda. A, kurde, dałem się dziarnąć. Do tego jest zauważalnie szybsza przede wszystkim. Może mieć trochę mniejszy zasięg, z tym się kłócić nie będę, ale wydaje mi się, że będzie efektywniejszą bronią. Jeszcze pytanie, jakie dwójka wygląda. A, czyli dwójka to jest takie po prostu bardziej w tempie halabardy pchnięcie. A tak? Tak i tak. Czyli praktycznie ta włócznia, z tego co widzę, ma ten sam moveset na... Boże, myślałem, że się w to wpierdoliłem. Ta włócznia praktycznie ma ten sam moveset niezależnie od tego, czy korzystamy z silnych ataków, czy z szybkich. Akurat. Ulala. To nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień. Ulala. To zdecydowanie jest mój dzień, jeżeli chodzi o DS1. Dlatego wracałem do grywki, będzie jeszcze gorzej. Dobra, coś się tutaj niedobrego działo. Ostatnio, z tego co pamiętam, tutaj wziąłem i sobie głupi ryj rozwaliłem, tyle pamiętam. Nie tędy, nie idź do Pinomantyk, nie idź do Pinomantyk, proszę nie idź do Pinomantyk. Pójść do Pinomantyk, złe nie rób tego. Chuju, czemu mi uciekasz? Dobra, mam go. Czy to jest wybuchające? Nie. Już się bałem. No, nice. Sprawda, potrzebuję czanków, żeby ulepszać swoje rzeczy, ale i tak nie jest. Po tym... Halo? Skąd ty się to wziąłeś? Dobra, tu było to ognisko, więc nie tu. Tutaj w prawo? Chyba tutaj w prawo. Tak, tutaj w prawo. Już nawet widzę, gdzie dokładnie. A co gdyby zrobić dokładnie samo, na czym tydzień temu się kompletnie wypierdoliłem. Kiedy ostatni raz to poszło nie tak? Holy fuck, ten poison. Erfendik. Czy ja naprawdę zostałem zmemowany przez grzyba? Mój Boże, dlaczego? To jest dosłownie takie, o mój Boże, dlaczego? Dobra, czeka mnie trochę długi podbieg niestety, bo byliśmy już bliżej niż dalej następnego ognia. Zdałem sobie sprawę, że biegnę kompletnie nie w tym kierunku, w którym chciałem. Abort, abort, abort! To jest takie... Nie, ja nie chcę iść do tego, do Elite Dungeon. Jeszcze nie. To jest nice.
Nie jestem pewien, czy chcę za każdym razem tam wracać. Au. Spokojnie, wszystko jest wykalkulowane po to, żeby zaraz wyknąć Embera. One nie mogą tu wejść, prawda? Prawda. Póki Emberów mają jeszcze w miarę sporo, to będę je łykał obecnie. Przy każdym wstawaniu. Jak zaczną mi się kończyć Embery, to zacznę się martwić. Czy chce mi się bawić Silver Knightami? Nie, nie chcę mi się bawić Silver Knightami, bo oni najwyraźniej byli tylko na raz. Interesujące. Bo myślę, że oni nie są jednorazowymi przeciwnikami tutaj. I się spawnują normalnie. Aczkolwiek może po prostu mam flashbacki z tych... z Silver Knightów z Analnego Rodeo. Dobra, chodź z tym i wejdę. A tu jest invade. Tak z boku się pojawia. To był tak okropny cast, jak tylko mógł być okropny cast. Ulala. Było blisko, żeby mnie tym zabił. Boże święty, ten zasięg. O chuj im chodzi z tym zasięgiem. Ja się w to wpierdoliłem osobiście. Baniam. O, zaraz pewnie jest to sołek, nie? A, bo i nie. A, bo on w ogóle jakieś szpony masz i diabą. O, stamina, spokojnie. Olaś Darkhanda. Oj, prawie się dałem zbejcić. Zróbmy tak, jak dojdę do ogniska, to pójdę sprawdzić, czy jest znak Sirius. Ognisko powinno być już w miarę niedaleko, jeżeli dobrze pamiętam. A jeżeli źle pamiętam, to... Well, zaraz się okaże. Bo powiem szczerze, że nie pamiętam dokładnie, gdzie było ostatnie ognisko tutaj. Wiem, że jest niedaleko, ale nie pamiętam, gdzie tak dokładnie. O Boże, kundę. Ale w takim tempie się nie dowiem. One dosłownie nie dają mi się wystosować. Ja dosłownie od nich odbiec nie mogłem. Ja nawet nie żartuję. Holy fuck. Psy w Dark Soulsach to zawsze najgorsi przeciwnicy. Nie dam sobie mój Jace inaczej. Zmieniłem, jeżeli nie zmieniłem, to właśnie zmieniłem. Dobra, czas włączyć protokół Zero Skilla. Tak, powiedziałem Zero Skilla. Nie szejmujcie. Jak już mówiłem, kompletny Zero Skilla. Wow. Zadaję heavy attack tym Wise'em w tarczy 27, a nie w tarczy? 140, to ładne. No nie powiem, te heavy attacki ładnie wchodzą. Ho, ho. Widzę, że placek to by się z Shinem bardzo dogadał. Czy te węże mają jakieś 50% dropek na te miecze, czy taki diabeł? Ja na przykład bardzo lubię Dark Souls 2 jako taką, chociaż zdaję sobie sprawę, że część lokacji, które tam są, jest kompletnie bullshitowa. I nie mam zamiaru się z tym w żaden sposób kłócić. Ja, mój Boże, Hardest Peak może iść się jebać. O. Ja zaraz spadnę. Estos. Aaaa...
To jest jedno z tych miejsc, gdzie człowiek bardzo żałuje, że nie jest magiem. Tak bardzo mocno żałuje, że nie jest magiem. Tylko po to, żeby ostrzelić tego jednego chujka z boku. Nie, to go ciszę. A widzisz, ja na przykład mogę cały dzień dyskutować o tym, dlaczego DS2 jest gorszą grą od DS1. Żeby było zabawniej. Co nawet nie jest tak, że ja chcę dyskutować o tym, że DS2 jest lepszą grą od DS1. Tylko o tym, że DS1 jest gorszą grą od DS2. Na spod problem z ludźmi oznaczającymi, że lubię bardziej, ona się jest lepsze. Ja nie mam aż takiego problemu, powiedzmy. Bo zdaję sobie sprawę, że często jest to mówione po prostu, powiedzmy, na skróty, tak? Że mają na myśli, że po prostu bardziej coś lubią, nawet jeżeli niekoniecznie uznają, że coś jest lepsze, o mój Boże. I zazwyczaj po prostu trzeba jakoś bardziej dogłębnie wejść w temat, żeby ogarnąć. Dobra, weź się za to i zabij najlepiej, co? Tak, powiedziałem temu chłopu, żeby się zabił. Ja absolutnie tego nie żałuję. Wypierdalaj. A ja was zaknę obu, kolegowie, i powiem wam, że nie lubię zarówno ZX, jak i ZX-a. I co teraz? Au, zapomniałem, że piromantki biją za całe moje HP. Już nigdy więcej nie popełnię tego błędu. I tym razem temu kolegowi. Temu koledze nie dam się zmemować. Okej, widzę, że innemu koledze dam się zaraz memować. Kurwa, najgorsze jest to, że ta piromantka ma mnie na hita. O czym przekonaliśmy się zresztą przynajmniej jasno ostatnim w Steamie. Znaczy, powiem szczerze, do tego, to... Bo wiedziałem, że się otruje, jak tylko spróbuję go zabić. Ja pierdolę. Ona zabija mi dosłownie samo na ostatnim Steamie. A ja popełniam dosłownie te same błędy. Co to kurwa za magia? Znaczy, w pewnym momencie uznaję to po prostu za nierozwagę, albo mówiąc dokładniej, debilizm osoby grającej, ale na razie jeszcze nie jestem na tym etapie, gdzie aż tak siebie nienawidzę. 0-3-2-4-1. Ja lubię czwórkę osobiście. Lubię czwórkę przede wszystkim za to, że pozwala graczom używać cyberelfów w miarę zasadny sposób. Jednocześnie nie mówiąc im, że ej, słuchaj, użyłeś innego cyberelfa, no to już nie masz eski. Nie wszystkie zera całkiem lubię, przy czym jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to są gry trudne i gdybym miał powiedzieć, że lubię w niej grać, to coś we mnie by się odzywało, co by krzyczało Jezu Chryste, te gry mnie denerwują przez poziom trudności. Ale jednocześnie nie mogę powiedzieć, że ich nie lubię, więc to jest taki trochę magiczny przypadek. Dobra, wiecie co, chyba po prostu pobawimy się starczą w takim razie. Bo jebane kundle mi żyć nie dadzą. Chyba, że nie będę mógł się na niej nigdy zlokować. Okej, mogę. Dajcie mnie to. Wracam po mojego ustawowego emberka. Zaraz kolejne dwa kundle po mnie przybiegną.
Na szczęście jeden jest. Jezu, gdyby to mnie wycąciło z ataku, byłbym niepocieszony, że się tak bardzo delikatnie wydarzę. Dobra, ale przynajmniej wydaje mi się, że jeżeli chodzi o same kundle, to jest spokój już. Teraz już tylko z tym skurwysyństwem się użerać. Dobra, teraz tak, tu jest winda, która na pewno przynajmniej do jednego skrótu prowadzi. Cześć, droga! Przy czym ten skrót chyba też jest w miarę blisko już tego ostatniego właściwego skrótu. Ta winda tutaj by mnie zostawiła. No tak, bo to jest ten, tutaj... O mój Boże, tu nie jest to, co myślałem, że jest. Abort, 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 abort. Ja tam nie wracam. Sosykar, co takie głosi legenda? Miałem dość długą pasę, gdzie DS3 było dla mnie całkiem przyjazne, a potem wszystko poszło się wyjebać na kundlach. Tyle mam do powiedzenia. Jebane kundle, jebać psy. Jak tam jeszcze sobie wejdzie? Pozwolę sobie ominąć bardzo upierdliwą część tej sekwencji. Bo tutaj można dostać bardzo dużo ilością ognistych rzeczy po pysku, jeżeli się pójdzie głównymi fiantowymi drzwiami. Tak to można sobie grzecznie, kulturalnie od tyłu wejść. Ubić wszystko, co próbuje w nas rzucać z góry. Au. Patrzcie, widzicie to? Czy wy to widzicie? Ile tam tego jest? Au. Byłem pewien, że to ta... O Boże. Nawet nie zauważyłem, że kolega mnie dochodzi. Dobra. To jest to, to jest to. No i dobra, teraz już nikt nas nie powinien z góry rzucać, więc zgarnę sobie. Coś, po co ewidentnie bardzo było warto przychodzić, ukośnik S. No i dobra, tutaj jeszcze... Tam się spadało, czy się jakoś dookoła chodziło? Nie pamiętam, powiem szczerze. Pamiętam za to, że to jest bardzo przyjazny i wcale nie groźny kolega z kosą. I z nim absolutnie nie czuję się źle, eliminując go na dystans. Może jeszcze chcesz we mnie czymś porzucać, co? Zastanów się. O jeden atak za dużo to jest jedna z głównych przyczyn śmieci w każdych Dark Soulsach i tego się będę trzymał. Słyszę duże ilości znaków. Słyszę tutaj kolegów. Tutaj jest skrócik. Tylko ten skrócik, żeby dojść do ogniska. A to tędy się szło. Nie jest to może najszybszy skrót do ogniska. Od tej wiedźmy masz bajna inta. Oznaczało to, że musiałbym ją farmić, aż mi ją wydropi. Dobrze, niepokojąco. Zwłaszcza, że póki co nie mam zbyt wielkiego szczęścia do random dropu. Nie starczy mi na 3 poziomy, prawda? Może starczy. Łatwo. Tak, będę tym magiem, który ma 40 wigoru. Proszę nie kwestionować.
Wziąłem nie to ognisko, co trzeba. Wziąłem to ekwipować do Guild Dungeon. Fuck! To w sumie skoro i tak już się teleportuje po ogniskach. Tym razem na pewno będzie tej CV, prawda? Ogniska to pasta, bo zależy od gry. W DS1 jest to dostępne tylko od któregoś momentu. DS2 jest od początku, z tego co pamiętam. No patrz, głupiej kurwy nie ma. Patchesa nie spotkałem, więc nie mogłem zrzucić Zygwaldowi jego zbroi. Sylis nie ma. Taga mnie dzisiaj bardzo nie lubi. A się on nie jest po środku, on jest na początku prawie, że... Nie mów mi, że mam tam wracać. Okej, okay, zróbmy tak. Przebiegnę sobie od jednego ogniska do drugiego, skoro już jest tak blisko między jednym a drugim. Jestem niemalże pewien, że nie znajdę po drodze. Mówię, jako że on był bardzo blisko początku, może nie aż tak jak na przykład w Elden Ringu miałeś znak Jury. Jak nie będzie. Nie, aż tak to nie, spokojnie. No i że będę to wypominał jak Sevikowi z Kivera. No mówię, mi się wydaje, że on gdzieś tutaj powinien być. A już na pewno nie gdzieś w tej części. Najpierw drzewiec. Sam powiem szczerze, że nie pamiętam do końca kolejności, ale wydawało mi się, że najpierw tutaj się przywołuje. A dopiero potem tutaj. Dobra, kij z tym. Nie ma to nie ma. Nie ma też co się rozwodzić. Przed drzwiami do drzewca. Nie, nie będę latał do drzwi do drzewca. Po moim kurwa trupie. Idziemy umierać od Pontifa i wracać do Fortessena. Tyle mam do powiedzenia. Zwłaszcza, że planuję zapostować memy. Co może być widać po tym, co wyekwipowałem w jednej z rąk. A co tutaj leży w ogóle? Ember. Akurat się przyda. Wy tak naprawdę? Wy tak na serio? Dobra, nie chcę mi się z nimi użerać generalnie. Ani z jednym, ani z drugim. Popiołów nie da... Mogłem nie dać popiołów, to się jak najbardziej zgadza. Cześć, Pontif. Na pewno umiem go padawać, prawda? Ale jedno, czego jestem pewien, to, że nie umiem go unikać. Wow. Jest to? Ups. Jestem w bardzo niekomfortowym położeniu. Dosłownie nie miałem jak się stąd wydostać. O, to było okropne. I przyznaję to bez bicia. Czas wracać do fortecy z pierdolenia. Let's fucking go. Dobra, ale tym razem spróbuję udowodnić, że mam jakieś resztki skilla. W przeciwieństwie do ostatniej sytuacji. Ja i też nie kojarzę, że on był jakoś specjalnie odporny na magię. Pięknie. Udało mi się jak nigdy.
Państwo teraz na trzy hity z tej włóczni. Bardzo mi się to podoba. Nie, raczej podczas Dexosów nie puszczam własnej muzyki dodatkowo. Tak, kurde. Jeszcze raz? Nie, bo nie trafię. Estus? Tragedii nie ma, show też nie, ale zawsze mogło być gorzej. Byłem pewien, że w to biegłem z jakiegoś powodu. Pod jednym względem zawsze nie ubiłem pułapek w Texasach, że jak się w nie wbiegnie... Że jak się w nie wbiegnie, kiedy one są, powiedzmy, bez ruchu, to i tak się otrzymuje właśnie pełne obrażenia. Nie zdążę. Więc muszę zaczekać i teraz przebiec. Dobra. No spokojnie. A tutaj był kolega piorunowacy. O! Au. Czy to mnie zrzuci? Na szczęście nie. Powinienem przedawać. Dźgę. Jeszcze raz dźgę. Nice. Trochę brute forcing, ale daje radę. Moim dosłownie jedynym celem w tej chwili będzie dostać się do ogniska. I absolutnie nic innego. Dobra, skoki znowu tędy spadają, więc muszę zaczekać na następną. Zus, proszę nie. Tylko nie Zus. Czy kolega mi od tyłu zachodzi? Tak. Czy on sam dosłownie adepnął na ten przycisk? Kwestionuję. A ja nadepnę. Oczywiście, że tak. Holy fuck. Czy kule stąd spadają? Tak. Czyli to się resetuje. Dajcie mi biec! Let me in! Let me in! Kurwa. Czemu te kule czasem multihitują? One czasem zadają raz obrażenia, a czasem dwa. I to jest troszeczkę kompletnie nie rozumiem. Jakby czemu? Potrafią... Znaczy, inaczej. Absolutnie przyjmę sytuację, w której jestem trafiany wielokrotnie przez to, że na przykład spadam razem z kulą, tak? Dla mnie coś takiego jest ok, spoko, no... stoczyła się wana mnie parę razy i dlatego, tak? Sytuacja taka jak tutaj, że jestem trafiany w miejscu dwa razy, jest dla mnie kompletnie nieakceptowalna z punktu widzenia. Czy masz? Masz. Dobra. Tym razem może nie dam się spoizonować. Jak kolega chce, to niech sobie przebiega. On jeszcze raz się zamachnie. Czym Blaze są o tyle fajne, że bardzo dużo przeciwników jest przez nie stunowana. Znaczy stunowana, stagerowana. Zmieszczę się tu, czy jestem za gruby? Nie, jeszcze się. O, nie jestem za gruby. Mogę to powiedzieć po raz pierwszy od dawien dawna w swoim życiu. Czym nadupiam? Fajna broń Twin Blade. Polecam. Au. Nie polecam za to tych piramatek, które mnie gwałcą. Dobra, tym razem moim planem na dziś będzie kompletnie olać tę głupią sucz.
Edko zgarnę swoje nieistniejące dusze. I przejść tutaj po prostu. O Jezu, najgorsze jest to, że... Kurwa, to jest Covetous Demon już? A! I mean. Boss. Trochę dużo zadaje, ale... Poza tym boss. Boss jak jest, każdy widzi. Au. Byłem pewien, że przywali mi dwa razy takich tajemana kula Usena. Także peak game design, jeżeli chodzi o bossa i jego umiejętności. Bardzo polecam. Stamtąd przybyłem, jest w tę stronę idziemy. Mamy ognisko. Granie Harvest Peak. Odłączyłem sobie schowki, czekajcie chwilę. Zaraz odłączę też sobie kontrolę od życia. Nie podoba mi się, że gry nie słyszę. Powiedzcie mi, czy wy słyszycie grę w ogóle, czy nie? Potem jak coś mi się odłączyło. Bo poplątanie z kablami w ogóle. Mam ogólnie ustawionego OBS-a na słuchawki. Nie, gra jest niemową. Fucking hell. Najgorsze jest to, że jest bardzo, ale to bardzo duża szansa. Zrobię jeden test. Okej, okay, czyli dźwięk mam na słuchawkach. Czyli te jebane Dark Soulsy 2 stwierdziły, że jak tylko odłączy się źródło dźwięku, to już nie wróci, więc muszę ją zestartować. Mam wrażenie, że to nie pierwszy raz, kiedy to się dzieje na tych streamach. W każdym razie zaraz tutaj wrócę, więc un momento. Nie rozumiem w sumie czemu tak się dzieje, że niektóre gry tak mają, że jeżeli źródło dźwięku umrze, to po jego powrocie gra już nie wróci na to właściwe. Zwłaszcza, że mamy DS1 i DS3, które powinny działać z tym, z tego co pamiętam, a dwójka ma takie problemy. Zresztą ogólnie dwójka ma okropne problemy techniczne w wielu sprawach. Wracając, bo mam wrażenie, że podjąłem tę samą myśl już jakieś 20 razy i ani razu nie zdołałem jej dokończyć. Harvest Peak ma jeden bardzo wielki, ogromny problem ze sobą. I nawet nie mam na myśli tych wszystkich trucizny, które tutaj się znajdują. Tylko bardziej to, że jest tutaj wykorzystywana mechanika pochodni. A jak wszyscy wiemy, pochodnie w tej grze są mocno ograniczone. A, okej. Okay. Przez to zastanawiałem się, dlaczego ten cień... O mój Boże. Abort. Zastanawiałem się przez chwilę, dlaczego ten cień gracza ma jakieś odgłosy. I takie... Hold up. Hold up. Jako, że nie zeszedłem za daleko, to po prostu sobie tutaj wrócę grzecznie i kulturalnie usiądę. Dobra, zajdę sobie z nim na dół może. Będzie na pewno łatwiej niż z tym muciarzem jednocześnie się używać. Pożałuję tego pada. O, wyjątkowo nie. Niech to wymyśli Twin Blade'y. Ale są napady świetne. Biorąc pod uwagę ile DLC-ków ma DS2, to spodziewałbym się, że DS2. Przy czym jednocześnie, patrząc na nasze obecne tempo przychodzenia, czy mogę wmierzyć gdziekolwiek pomiędzy?
Kurwa, to jest trucizna. Okej, nieważne. Ogrywam całą trójkę. Tutaj gesture. Daj jakiś gesture, trzeba zrobić. Jeżeli tak, to nie wiem jaki niestety. Spróbować wszystkich po kolei trochę bez sensu moim zdaniem. Generalnie to jest na zasadzie, że jeżeli w jakiejś grze umrę, to przechodzę do kolejnej. Strzelają do... To już odpowiada na pytanie, która gra będzie ostatnia. Czy to już jest wystarczająca odpowiedź na to pytanie? Wiecie, what? A, dobra, chyba wiem. Dobra. O. O, that's what. To tylko moment jeszcze, bo mikser głośności mi czas zasłonił i możemy lecieć. Pontifie, wracam do ciebie. Czy ja w dobrą stronę idę? Tak, w dobrą stronę idę tędy. Zastanawiam się tylko bardzo poważnie, czy na pewno chcę próbować się bawić parowanie, jeżeli nigdy tego nie robiłem. Czy może próbować jednak walczyć z nim pseudo normalnie. Zwłaszcza, że bardzo słabo pamiętam tę walkę, biorąc pod uwagę, kiedy ostatnio zwalczyłem z Pontifem. Nie, on na pewno będzie fajnie, zobaczcie. Flyer. Z Pontifem zawsze jest ten problem, że on ma strasznie wielohitowe komba i ciężko jest znaleźć jakiś taki... Kurwa. Jakiś taki moment, w którym można odetchnąć i na przykład Estusa łyknąć. To co, koop? Nie, chcę... To jest też taki, że jest to dla mnie takie przejście solo mimo wszystko, bo... Na przykład DS1 i DS2 DLC-ków nigdy nie przeszedłem... Tak solo w 100%. Na, dobry timing. Jak teraz użyję Estusa, to on do mnie zaskoczy. Albo i nie. Dobra, chyba zabawa się kończy, się obawiam. Bo już ma mało HP. Ups, za długo dostałem. Au. Ups, grid. Estos? Nice. Wow! Wow! Zdążę? Nie do końca, ale zdążyłem. Estos? Itus defitus? Ale łatwa gra, holy fuck. Nigdy nie walczyłem z równie łatwym bossem, ja pierdolę. Za pierwszym, drugim razem. Za pierwszym razem, kiedy nie zablokowałem się na ścianie. Est?
Chcę zobaczyć, jakie on tam te swoje miecze miał do zrobienia. A po prochu, bo powinienem je chyba oddać. Jeżeli w ogóle je mam. A i to mi coś dawało? Szaldy chyba do kupowania. Dobra. To wracając, bo... Jestem jest górki do The Living City. Nie do końca. No bo łapaj. I pytanie, co możemy sobie zrobić? Crystal Hail. Nie lubię tego spela. Bo raz, że zadaje mało, nie staggeruje. Ogólnie za mało robi, moim zdaniem. Deep Soul. Jeżeli miałbym coś brać od tych, od Deaconsów, to raczej to będzie. Bo drugą opcją jest Candlestick, który jest bardzo taki sobie. Chaos Bad Vestige wymaga 10 faith. Mam 7. Czyli teoretycznie mógłbym dobić. Boulder Heap wymaga 12, Bark Serpent 15. Ogólnie większość piramancji będzie wymagać raczej sporo faith, więc raczej nie będzie nam dane z nich korzystać. Dobra, same tu mamy z broni Holslayer Great Sword, Volnir Holy Sword, Great Sword of Judgment. To jest ten miecz właśnie Pontifa, z tego co pamiętam. To też się mógłbym z niego spróbować skorzystać, ale wymaga 11, znaczy 17 siły. Co nawet przy moim obecnym dual wield, znaczy dual wieldingu, trzymaniu go w obu rękach by mi nie pomogło. Profane Greatsword w ogóle nie skoluje z Inta z kolei. Rapier Crystal Sage'a. Greatsword Judgment jest naprawdę fajny. Ale czy jest tak fajny, jak najbardziej overused i w ogóle memy, jakim jest MLG Sword? To mi przypomina, teoretycznie mógłbym iść po MLG Sword, jakby im bardzo zależało. Czemu ja dałem pierścienia Havela? Czas naprawić. No bo z tych broni, które tutaj są, albo ogólnie rzeczy, to tak naprawdę mógłbym najprędzej wziąć ten miecz i Deep Soul'a, żeby zobaczyć, jak on działa w ogóle. Tylko... No jak sami widzieliście, z mieczem Pontifa jest ten problem, że nawet jeżeli będę go, powiedzmy, dzierżył dwuręcznie, tak, założę go sobie na chwilę, pomijamy na chwilę tego facelowanie, to nawet mając dwuręcznie dzierżony miecz, nie mogę używać jego weapon artów, bo nie mam statów na to. Moim zdaniem to jest trochę dziwne, jeżeli nie ma się akurat siły na magiczne weaponarty, ale z drugiej strony rozumiem, że to jest po prostu związane ogólnie. No tak, plus jeden siły pozwoli mi gnosić, zgadzam się. Cześć, czemu właśnie wydałem jeden siły, halo? To jest w sumie podobne, trochę do tego. To też problem jest tego typu, że jeżeli chciałbym go dzierżyć jednoręcznie, to z automatu nie mogę, tak? Więc jestem skazany, powiedzmy, na moveset dwuręczny. Plus faceluję. Plus Crystal of Exalt jest generalnie też całkiem silną bronią. Teoretycznie mógłbym z nim chwilę pochodzić, ile ja mam scaling? 5. Przy czym 5 mi wystarczy chyba na ten, na upgrade do plus 2 bodaj. Dobrze kojarzę? Kurde. Mam ten problem, że boję się, że jeżeli zużyję na ten miecz, to nie będę miał na coś innego, co mógłbym potem chcieć. I to jest taki trochę, czy na pewno chcę? Bo wydaje mi się, że jej scale jest względnie ograniczona, czy źle pamiętam, i scale można było kupować.
Dobra, zróbmy tak. Ulepszę o jeden i widzę, że kolejne będą wymagały dwa, więc tak trochę biednie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, zostawię sobie na razie tak. Nie grałem w Metina, więc nie mogę ci odpowiedzieć na tak trudne pytanie. O Boże, ja z tym fatyluję? A w sumie czekajcie. Po co ja kupiłem pieśń Halala? Wytłumaczcie mi. Czy właśnie na takie sytuacje? To wciąż jest facel. Niestety. Ale z tym, z pancerzem z Miry powinno być ok. Nie, nie, tutaj niskiego nie ma miejsca, spokojnie. No dobra. Chwilę sobie spróbuję pobiegać z tym Greatswordem. Spodziewam się, że nie będzie on w tej chwili aż tak efektywny, biorąc pod uwagę, że to jest jednak broń ulepszona tylko na plus 1. Wiecie, sprawdzić mogę, zaszkodzić nie zaszkodzi, ale wydaje mi się, że mój ten miecz rycerzy Locyka będzie może nie tyle silniejszy z każdym uderzeniem, ale jego obrażenia takie w ciągu iluś tam jakiegoś odcinka czasu będą wyższe, tak? A naprawdę rzadko się zdarza, że mamy okazję dosłownie tylko jedno uderzenie tym z tej sodem wbić. Ulala. Ulala. Ażem się obił o tę ścianę. No bo tutaj leży sobie paru olbrzymów. Przy czym część z nich żyje, część z nich nie żyje, więc to warto mieć na uwadze. Jeżeli przez sędziego Deda masz na myśli Pontifa, to tak, jak najbardziej. Jeszcze jak? Wow, ale jestem dobry w tego. Pewnie ataki. Ej, ogólnie te ataki biotok nie spada. Zwłaszcza jak nie jestem zachodzony od tyłu. Tak, stone plating. Nie sądzę, że miał mi się jakoś specjalnie mocno przydać, ale jak już jest. Ma teraz buff nałożony. No wiem, domyślam się, że to tak może działać. I że jak mi buff zejdzie, to będę miał też mniej tych, mniej domagów. Coś było. Tutaj jakiś lizard był chyba tylko z takich ważnych rzeczy. I nie wiem, czy nie skrzynka gdzieś. Widziałem cię. To mnie nie trafiło. I nie wmówicie mi, że to mnie trafiło. Prędzej bym wierzył, że to mnie trafiło o TBH. Już chciał mnie skopa potraktować. Z tego obrotowego. O-o. Jeżeli miałbym tak na szybko ocenić, to wydaje mi się, że ten miecz jest... Może kwestia tego, że jest plus jeden, ale... Jego dwunasty moveset niespecjalnie mnie do siebie przekonuje przez to, że jest głównie pionowy, tak? Dwójka ma poziom, ale w sumie mogę z nim spróbować pobiegać. Moja wstępna opinia jest taka niezbyt, ale może dam się jeszcze przekonać. Nie odrzucam go na wstępie. Przy czym wiadomo, jako że jestem jako taką magiem, to w jakimś tam stopniu to, że muszę go
że muszę go buffować magią. I want to fucking die. To, że muszę go buffować magią, będzie dla mnie z automatu jednak dość sporym zarzutem. Bo niebieskich hexów jest tylko tyle, nawet jeżeli ich jakoś bardzo mocno nie używam. Zjadę sobie windę. Tak, żeby była gotowa do czego. Jak trzeba będzie zbierać mniej moje zwłoki. Monster Head, bo ty mniej był, right. Teraz czas na moje odwieczne pytanie. Jak ja tutaj właściwie wchodziłem? Dobra, już widzę. Za pół godziny Anglia, Francja. No to akurat, żeby w pół godziny całe analne rodeo przerobić, prawda? Prawda? Na pewno się podadzę, nie wypierdolę, prawda? Au. Wow. Au. Myślałem, że może będzie double hitować, tak jak niektóre dronie mają, że jeżeli atakuje się z bliska falą, to trafia zarówno mieczek i fala, ale tutaj chyba to nie miało miejsca, bo byłem bardzo blisko i tylko pechowo nie weszło. Akurat. A może? Najgorsze jest też to pchnięcie z szybkiego ataku. Też powiedzmy nie jest jakieś super silne tak naprawdę. A manę jakby nie patrzeć wciąż zużywa. Jezu, pamiętam czasy, jak tutaj online normalnie był, funkcjonował i ja nie byłem zbanowany, nic takiego. Przejście przez tą lokację bez invade'a było naprawdę... graniczyło z cudem. No, wiecie co, chyba wrócę do tego, do Irytryskiego, zwłaszcza, że koledzy do mnie biegną. Mogłem wybrać sobie gorszy timing na tego? Na Estosa? Chodź, będzie fajnie. Dobra, jak drugi kolega przychodzi, to już jest trochę mniej fajnie. Okej, okay, note to self, nie próbować tego padować. Zawsze z tymi buławami miałem ten dziwny... Dziwnie mi w głowie się działo, że jak jedna zaatakuje, to powinien mieć czas na oddalowanie między dwoma atakami. Ja wiem doskonale, że nigdy go nie ma. O mój Boże, to było okropne. O, tak samo przed tym nie ma dosłownie klatki, żeby oddalować. Mało energii, bo generalnie w Endurance w ogóle nie ładowałem jak tako. Bo zakładam, że chodzi ci o staminę. Jeżeli chodzi ci o staminę, to kwestia Endurance'u i braku inwestowania w niego. Au. Słuchaj, mam teraz jeszcze jedno pytanie z gatunku egzystencjalnych. Czy tu gdzieś było ognisko po drodze? Bo wydaje mi się, że ono jest na dole, ale dopiero jak się skurwolską bestię zabije. Bo jeżeli było tutaj, to będzie spoko. Jeżeli jest na do... tutaj? Tutaj? Przysięgam, gdybym tutaj spadł i umarł. Byłbym niepocieszony.
że się bardzo delikatnie wyrażę. Czy ktoś bestia chce mnie zagrawać? Tak. O, już to słonko będzie fajnie. Mógłbym przysiąść, że ostatnio jak się biję z tymi bestiami, to były zestagradowane od tego Great Crossfire Orba. Forteca Sanka. Chciałbym z niej wyjść. Naprawdę jedyne o czym marzę w tej chwili to opuścić Fortecę Sanka. Chcę zejść dzikiej przejażdżki pana Sanka. Jest to stamina to minimum. W sensie masz na myśli staminę jako staminę, a nie jako endurance, mam nadzieję. Nie powiedziałbym, żeby to było jakieś takie kompletne... Wow. Jakieś kompletne minimum, bez którego się obejść nie da. Zależy jak się gra tak naprawdę. Czemu próbowałem spadawać jego atak głową? No nie wiem, Oxide. Jeżeli to było absolutne minimum, to bym nie wyszedł z Firelinka, bo gra by mi nie pozwoliła, więc coś mnie kręcisz. Tak samo można mówić, że o, w Elden Ringu trzeba mieć przynajmniej jeść tam wigoru. Doszedłem do Fire Gianta, mając bazowy wigor praktycznie na magu, czyli na postaci, która startuje z identycznie małą ilością wigoru. To powinno wejść. Więc to naprawdę jest kwestia stylu gry, jaki ktoś preferuje, a nie jakiegoś takiego, jak ty to określasz, minimum. Jeżeli wiem, na ile sobie mogę pozwolić, to na podstawie tego działam. Jezu Chryste. Zwłaszcza w DS3, gdzie koszty... Tam jest rzuci, prawda? Gdzie generalnie koszty wszystkiego są strasznie małe. Więc rolowanie zużywa strasznie mało w tego. Rolowanie zużywa strasznie mało staminy. Ataki, przynajmniej z tej sodami, zużywa strasznie mało staminy. Więc akurat jeżeli chodzi o DS3, to uważam, że ładowanie w Endurance jest w dużej mierze zbędne, szczerze mówiąc. Nie powinna być tam dziura tam na dole? Nie wiem, możliwe. I przysięgam, że jeżeli ten głaz spadnie, to chyba wytiltuje w kosmos. Właśnie też mi się wydaje, że ona tam powinna być, bo głaz ją... Au! Nawet nie chcę ci powiedzieć w tej chwili go. Idziesz tu czy nie? No chodź, będzie fajnie. On nie chciał tu przyjść. Jeśli masz wątpliwości, jak grać DS1, backstabuj wszystko co się rusza. Jeżeli nie masz kładek tak wąskich jak Fortecy Sanka, to to jest metoda, która zawsze się sprawdzi. Za późno, już nie biegnę. Run, Forest, run, or you'll be well done, czy jakoś tak. Kurwa. Nie potrafię tutaj przebiec, tak żeby się wyrobić. Nie wiem, nie czuję tego.
Dobra, tu się wchodziło tym bocznym wejściem. Ja też próbowałem teraz się zalować i wydawało mi się, że odpowiednio szybko wbiegłem. A jak widać, no nie, nie to radzą. Break the sun. Falmy słońca. To na raz, tyle pamiętam. To jest jedna z niewielu rzeczy, które zawsze pamiętam z floty scenek, ile bym tu nie przychodził, o mój Boże. Że to akurat jedno konkretne się zawsze na raz robi. Całej reszty mogę nie pamiętać, ale jak tylko zobaczę to jedno, to wiem, że tak, tutaj się na raz idzie. No bo chodź, no, fajnie będzie. Czekajcie. Nie, czekajcie. Moment. Ja potrzebuję chwili. Jednej chwili. To nie zajmie długo. Okej, to chyba zajmie dłużej niż planowałem. O nie! Jezu. Łatwo. To nie jest nazwa, to i tyle pamiętam zawsze. Kolegowie, mamy to. Prawie. Jesteśmy dosłownie o krok od tego, żeby to mieć. Mamy to! Leczę się tam na wypadek, jakby coś mi miało zwanshotować przez to, że nie miałem maksymalnego HP. Dobra, tu już się spada tutaj i wychodzimy z powrotem na górę. Wyśmienicie. Czy 500 stosów mi wystarczy, żeby zwiedzić całą lokację? Wątpię, ale sprawdzić można. Najwyżej się tu jeszcze wrócimy w ten czy inny sposób. Mniej lub bardziej brutalne. O, siema. Choć fajnie będzie. Au, chłop został dosłownie zedźgany na śmierć. Te wybuchy chyba nie zadają mi całego HP, zwłaszcza, że trochę inwestowałem w Vigor. Ulala. Może przestanę memować. Chyba wypadałoby. Nie, nie ma estusu. Hej, stone plating. Ej, to mój pierwszy pierścień, który mogę założyć po fapsie. A biorąc pod uwagę te wybuchy tutaj, to może mi się przydać. Dziwne, że go nie czuła. No, right? Miałem wrażenie, że za późno wykonano te ataki, że powinno go leczyć. Wiesz, jak to mówią. Jeżeli gramy iść na twoją korzyść, to nie będziesz na to narzekał. Mogę próbować dojść pieśni Havla. Potwierdzam. Jest, dopiero teraz to zobaczyłem. Holy fuck. Te oczy, Jezu Chryste. Tak wygląda człowiek, który przebył Fortressena. Tyle wam powiem. To jest dosłownie człowiek po Fortressena. Duża dusza dzielnego wojownika. O, duży tytanit. Jeszcze trochę i napadę. Poczuję się sprowokowany, żeby się wrócić po tego. Po
Duży ember. Dobra, z tym przeciwnikiem były jakieś problemy. Tam sklepikarza z dużym tytanitem. W sensie już tutaj na górze, czy on jest gdzieś tam w środku fortecy? Aha! Tu czy tam? Tak. Thank you. Fajny, duży tytanit. To jeszcze raz wracając, bo chyba pogubiliśmy, znaczy pogubiliśmy się. Pomieszaliśmy się odrobinę z pytaniami. Pytałem, czy tutaj, czy gdzieś tam na dole w fortecy. Beware of night. Czyli co, pewnie gdzieś tutaj się będzie jeszcze chodza? A, tak. Jest i kolega. Chyba nie, to nie. Nie strzelasz, to nie. To strzelasz, czy nie? Halo? Chłopca doluje. Chłopca mnie dźga. Chłopca mnie padować chce. Chłopca za asesusem by chciał się łykać, leczyć. Lepiej Ricarda. Mogę pewnie się atakować. A tak, bo w sumie ten. Myślałem, że to tylko z jakimiś większymi tarczami można niż moja. Nie, to nie są mimiki. Oba nie powinny być mimikami. Divine Blessing. To też nie jest mimik. Red Ring of Sacrifice. Jako, że jest rzadkim Pepe, to nie będę próbował nic za bardzo z nimi robić. W ogóle nie wiem, czy ja coś robiłem źle ostatnio, jako tako. Czy tych olbrzymów nie da się wyeliminować permanentnie, tych, którzy z kołami rzucają? Bo ostatni raz, jak się z nimi biłem i ich zabijałem, to po mojej śmierci wracali, więc stwierdziłem, że nie mam zamiaru za każdym razem, jak idę do bossa, ich zabijać. Ale moje, może po prostu coś robiłem nie tak. A i że co, że pewnie tutaj trzeba przeskoczyć? Na te kraty czy coś? Nie. Tu. Przez murek. Gdzie przez murek? Najgorsze jest to, że przez opóźnienie przez Simie. Tam gdzie bombu rzuca. Tam? W te drzwi? Tak, okej. Okay. To teraz nisko się wypierdolić przez ogień. Nienawidzę swojego życia, wiecie? Ja tam nie idę. Ja tam kurwa nie idę. Po moim kurwa trupie. Chciałbym, żeby dało się te cholerne olbrzymy jakoś wyeliminować się tak permanentnie. Wiecie co, czekajcie, może tak będzie lepiej. No właśnie mówię, żeby dało się je permanentnie wyeliminować, a nie, że one wstaną jak umrę, a niechybnie umrę, znam siebie na tyle dobrze. To gdyby tak się dało, to pewnie bym się z tym bawił jakoś rozsądniej, a tak to ten nie wstanie. Nie wiem, ostatnio właśnie jak je zabijałem, to one wstawały tak czy siak, więc nie jestem przekonany co do tego, co jest mi sugerowane.
Moje doświadczenie nie zgadzają się z tym, co jest mi mówione, o tak powiem. Nie, właśnie zabiję tego, który rzucał tymi wybuchowymi. Też potem u bossa on był, jako tako. Więc nie wiem. Coś jest bardzo... Nie ten teges. Nie powinien. Ech. Ech. W swoim życiu widziałem dużo rzeczy, które nie powinny się dziać, a się dzia... O, no, 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 no. Nie umiem się z nimi bić, TBH. Gdybym potrafił się z nimi bić, to spróbował. Au. To trochę dodaje. Dobra, dziab w nóżkę, dziab w nóżkę, dziab w nóżkę, dziab w nóżkę, dziab w nóżkę. Au. Estus? Kurwa, ten ogień! Chodź do mnie, kolego. Bo tutaj to bardzo rzucają. To mnie! Trafiło? Ciekawe. Wow. To było niebezpieczne. Dobra, on się chwieje. Jakbym jeszcze go trafiał, to w ogóle byłoby super. Dobra, on się wywali. Sprawda nie tak, jakbym chciał. Bo ja nie wiem, że w tej walce da się w ten... Da się go zrzucić z mostu jako tako. Tylko... Trzeba chyba w jakiś bardzo specyficzny sposób to zrobić. Mogę nie przeżyć. Aj, chyba nie ma niczego do leczenia takiego typu Divine Blessing albo coś. Wow. Coś tak czułem. Mam ten elixir, nie było na tyle wysoko, żebym zdążył, tak powiem. To jest ten problem. Dobra, dwójeczka, dwójeczka. Wydaje mi się, że po tej śmierci na dwójeczce skończymy, bo zaraz mecz się zaczyna. A biorąc pod uwagę, jaki to jest mecz, to jednak chciałbym go obejrzeć. Albo przynajmniej mieć włączony, żeby móc oglądać. Zawsze robię takie rozróżnienie, że są takie mecze, które lecą w tle, jak coś się dzieje, to patrzę, co się dzieje. I są mecze, gdzie... kontrola mi nie działa. Halo? Dobra, kontrola mi działa. I są mecze, które rzeczywiście aktywnie, tak powiedzmy, cały czas oglądam. Ten akurat może być z tej kategorii, które rzeczywiście biorę i oglądam. A wiesz co? Ja może... zrobię najgłupszą możliwą rzecz. Czyli przebiegnę na Hama. O, kolega się o tu. Nice. Daj mi się! Odolo! Wać! O Jezu, mam nie to wybrane. O nie, o nie, o nie, o nie. Nie! Zdążę? Nie, tak, nie. Fuck! Ech, no dobra. Tak jak powiedziałem, po tej śmieci sobie skończymy w ten... Na przyszłym streamie sobie zaczniemy już od DS3. Wspominam, jak lubię DS2 i te lokacje. Każdy uwielbia SNPK, uwierz mi. Wydaje mi się, że w środę już normalnie Trilange powinno być jako tako. W tym tygodniu był taki wyjątek, bo złapało mnie, nie powiem, że chorobsko, ale problemy zdrowotne, więc nawet na L4 siedziałem i nie miałem za bardzo jak czegokolwiek sensownie robić. Także moje w środę Trilange powinno być. Jeżeli nam nic nie wypadnie, to Rampa też powinna być w czwartek i w sobotę normalnie te SOS-y.
A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymaj się, po. Cześć.